Lwówek należy do najstarszych miast Dolnego Śląska. Prawa miejskie otrzymał w roku 1217 od księcia Henryka Brodatego. Jak inne okoliczne grody, niszczone był w czasie licznych wojen i kampanii. Cesarz Napoleon Bonaparte zwyciężył tu Prusaków podczas tzw. pierwszej bitwy nad Bobrem 22 sierpnia 1813 roku. Z kolei druga bitwa, stoczona 29 sierpnia 1813 roku, zakończyła się klęską Francuzów. W ostatniej fazie II wojny światowej 40% Lwówka zostaje obrócone w gruzy. Czy rzeczywiście były to następstwa zażartych walk, o jakich chętnie pisano w licznych publikacjach minionego okresu? By o tym mówić, warto zatrzymać się w odległym o 18 km Bolesławcu. Mieszkający obecnie w Nowej Soli emerytowany nauczyciel historii pan Hieronim Ławniczak miał nieszczęście jako młody chłopak znaleźć się w okolicach Bolesławca, w rodzinie, która została tu przywleczona na roboty przymusowe. On również ciężko pracował, ale jako młody chłopak interesował się tym, co działo się też poza jego pracą. I tak to właśnie on przekazał informację, że okopy, które były kopane tu w okolicach ulicy Jeleniogórskiej, zaczynając prawie że od ulicy Willowej, to okopy przygotowywali jeńcy francuscy, przygotowali również sami Niemcy. Transzeje były umacniane blachą falistą, były tutaj rowy strzeleckie też umacniane jakimiś palami. Do dzisiejszego dnia jednak dokładnie można zorientować, jak przebiegały te umocnienia. Tajemnicą pozostaje, na ile one były wykorzystywane. Kierunek ulica Jeleniogórska na Levenbergerstrasse prowadzi wprost do Lwówka i stąd rzeczywiście jest do Lwówka tylko 18 km. Na ile jednak te umocnienia miały chronić Lwówek, na ile to miasto miało być bronione aż tak daleko wysuniętymi czujkami, trudno dzisiaj powiedzieć, ponieważ co do zdobycia samego Lwówka są rozbieżności, o czym postaramy się powiedzieć w tym programie. W 1945 roku teren ten wyglądał nieco inaczej. W pobliżu stał taki znany zajazd, który się nazywał Leśnym Zamkiem Waldschloss. Po tym zajeździe dzisiaj śladu też nie ma, ale te wzgórza i rozmieszczone na nich okopy były bardzo blisko koszar wojskowych. Jest rzeczą oczywistą, że w czasie działań frontowych tutaj w koszarach były co najwyżej szkolone oddziały jakiegoś młodego rocznika, nie było wojska w takim rozumieniu tego słowa już przeszkolonego, przygotowanego do walk. Niemniej na pewno te okopy, które tutaj się rozpoczynają, a biegną aż w okolice Nowych Jaroszowic, Starych Jaroszowic, tam w tamtym rejonie są one bardzo czytelne też do dzisiejszego dnia, no były potrzebne, były z jakąś myślą o obronie przygotowane. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie wiadomo jednak, na ile były użyte. Co prawda znaleźliśmy tutaj łuski od mauzerów, ale nie widać zbyt wielu jakichś lejów po wybuchach pocisków, chociaż w części lasu i takie się znajdują, jak również pogięte kawałki blachy pancernej, mogące sugerować, że tam doszło do jakichś potyczek. Jesteśmy już kilka kilometrów od Bolesławca, ale w lesie za moimi plecami, a konkretnie tam na wzgórzu, ciągle widać ślady i dobrze zachowane rowy, transzeje. One są połączone w jeden system z tymi, które w samym Bolesławcu, w pobliżu ulicy Jeleniogórskiej były kopane przez robotników przymusowych, przez jeńców francuskich, przez spędzaną ludność. A co jest bardzo ciekawe, że właśnie tu w tym miejscu, za moimi plecami, jest kilka stanowisk artyleryjskich. Widać, że były tam ustawione działa i tutaj są ślady walk, są ślady lejów. Zresztą trudno się dziwić, że miejsce to jest tak dobrze dobrane, ponieważ z tych pozycji doskonale, jak na dłoni, widać było tą ważną nitkę komunikacyjną, tą drogę. A jednocześnie ci, którzy tam
pilnowali tego odcinka, mogli się wycofywać do tyłu w głąb lasu, gdzie były kolejne stanowiska przygotowane. Przypomnę, że wszystko to ma jakiś związek z obroną czy przygotowaniem takiej głębokiej, użytowanej głęboko obrony okolic Lwówka, który w tym czasie, kiedy w Bolesławcu 12 lutego już byli Rosjanie, najprawdopodobniej według niektórych źródeł też już był wtedy przez Rosjan zajęty. Jak wspomniałem też wcześniej, problem tego, czy tak wyglądał przebieg wojny tutaj na tym terenie Bolesława i Lwówek, czy nieco inaczej, spróbujemy dzisiaj przybliżyć, rozmawiając być może z ludźmi, którzy tą sprawą bardzo się interesują. Kilkanaście kilometrów od Bolesławca, na przedpolach Lwówka, Bóbr częścią swoich wód poruszał niegdyś koła młyna, a później niewielką elektrownię. Zabudowania te odegrały pewną rolę także w spóźnionym przygotowaniu miasta do obrony w lutym 1945 roku. Bóbr i jego odnoga, tutaj już przed samym Lwówkiem, stanowiły istotną przeszkodę wodną, a biorąc pod uwagę fakt, że po jednej stronie mamy tutaj bardzo wysokie wzniesienia, na które trudno byłoby się wspiąć czołgami, a z drugiej strony po przeciwległym skraju szosy prowadzącej z Lwówka do Bolesławca są rozmiękłe pola, które zawsze stanowiły problem, jeśli chodzi o przejazd nie tylko ciężkich maszyn, ale również zwykłych samochodów. Także to podejście do Lwówka od tej strony było niezwykle utrudnione. Ono było skanalizowane w jedną tylko drogę i dlatego wysadzenie mostów tych drogowych, do czego doszło z 13 na 14 lutego, właściwie wszystkim maszynom odcięło możliwość dostania się tu od tej strony do Lwówka. Oczywiście główne siły atakowały całą tą linię poprzez Lwówek gdzieś tam nieco wyżej, sięgając od strony północnej, ale ten kawałek drogi był już tutaj zabezpieczony poprzez wysadzenie mostów. Warto się odwołać do słów, które wypowiadał czy zapisał były burmistrz Lwówka Adolf Meller, który stwierdzał, że w styczniu, na początku stycznia, Lwówek w ogóle nie był przygotowany do jakiejkolwiek obrony. Około 10 lutego dopiero dotarła tutaj formacja policyjna w sile kompanii, która to była przygotowana do obrony i ta formacja, wiadomo, nie była chyba najlepiej wyposażona, a dowodził nią jakiś oficer emerytowany w stopniu majora, który przywrócony do służby nie za bardzo przejmował się obroną, nie za bardzo miał w ogóle chyba ochotę walczyć. Po przybyciu tej kompanii policji sformowano również we Lwówku dwa oddziały Volkssturmu, czyli pospolitego ruszenia. Te formacje rozmieszczono zarówno w budynkach Lwówka, jak i tutaj właśnie w Brunowie, we młynie, który jest za moimi plecami. Konkretnie w budynkach dzisiaj zajmowanych częściowo przez taką niewielką elektrownię wodną kwaterowali policjanci, którzy mieli bronić Lwówka. Tu powyżej dawnego młyna w Brunowie, powyżej koryta Bobru, do dzisiejszego dnia widać ślady ostrzału i trudno powiedzieć jest, w jakiej okoliczności stało się to, że akurat tutaj padły pociski. Po pierwsze, takie podwyższenia zapewne dawały wgląd na okolice tym, którzy atakowali, którzy mogli stąd sięgać ogniem swoich dział, swoich karabinów maszynowych do szosy i dalej, ale z drugiej strony takie wysunięte punkty niewątpliwie były chociażby
nazywając takim językiem trochę może nie wojskowym, profilaktycznie ostrzeliwane i zapewne dochodziło tutaj również do takiej wymiany ognia. Warto powiedzieć, że Niemcy mieli doskonałe działa, 88 mm, armaty, które początkowo przygotowywano jakie i właściwie były używane jako działa przeciwlotnicze. Okazało się, że działa te mogą być tak samo śmiercionośną bronią, jeśli chodzi o zwalczanie pojazdów pancernych. Te właśnie działa po modyfikacji stanowiły również uzbrojenie najcięższych czołgów niemieckich, ale tu pod Lwówkiem najprawdopodobniej takie armaty 88 mm były również wykorzystywane i można tylko przypuszczać, że tu, gdzie się znajdujemy, były stanowiska nacierających wojsk rosyjskich, a od strony Lwówka widocznego za moimi plecami, bardzo dobrze widocznego zresztą, ostrzeliwały te stanowiska tutaj, czy jakieś punkty ogniowe ujawnione, właśnie te 88 mm działa niemieckie. Być może również są to ślady po uderzeniu pocisku granatników. Tego już nigdy nikt dokładnie nie powie. Nawet odłamki, które tutaj znajdujemy, nie za wiele mogą powiedzieć o rodzaju użytej broni. Niemniej na pewno akurat w tym miejscu do jakiejś potyczki, do jakichś walk doszło. Przypomnę, że z tego miejsca Lwówek jest doskonale widoczny. I już stąd można było nie tylko obserwować to, co się dzieje w mieście, ale bardzo skutecznie, wręcz precyzyjnie ostrzeliwać ten gród. Młodzi historycy lwóweccy, autorzy publikacji W kręgu skarbów i tajemnic Dolnego Śląska, Robert Primke i Maciej Szczerepa, przygotowując książkę, dotarli do wiarygodnych źródeł, umożliwiających poznanie prawdy o przebiegu zajęcia Lwówka przez Rosjan. Udało się im również znaleźć niezwykle rzadkie zdjęcia wykonane w trakcie walk na przedpolach Lwówka w pobliskich Niwnicach. A tak historycy Primke i Szczerepa mówią o efekcie swoich badań. Za nami znajduje się północny skraj obrony Lwówka Śląskiego. Zostały tam zbudowane okopy, linia pojedynczego okopu ze stanowiskami strzeleckimi. Linia ta nigdy nie została użyta, tam po prostu nie broniono się. Została ona tylko i wyłącznie zbudowana, ale nie wykorzystana w walce. Generalnie można stwierdzić, że Lwówek Śląski nie był przygotowany do obrony. Potwierdzają to przede wszystkim źródła niemieckie, bo dotychczasowe publikacje polskie, bazujące częściowo na publikacjach radzieckich, stwierdzały, że były tutaj we Lwówku ciężkie walki. Nie jest to prawda, udało nam się to ustalić na bazie źródeł niemieckich.
mit o ciężkich walkach miał uzasadnić to, co się stało bezpośrednio po zajęciu Lwówka przez oddziały Armii Czerwonej, czyli zniszczenie miasta. Miasto było zniszczone, ale jedynie częściowo, gdyż rzeczywiście ostrzał artyleryjski i bombardowanie zniszczyło niewielką część budynków. Pozostałe zostały spalone bezpośrednio po zajęciu miasta przez oddziały Armii Czerwonej w trakcie plądrowania, rabunków. Warto tu podkreślić jedną rzecz. Lwówek Śląski został zniszczony przez Rosjan. Prawdopodobnie podobne wydarzenia miały miejsce, jeśli chodzi o Bolesławiec, gdzie też przez wiele lat był upowszechniany mit o zaciętych walkach, o broni, o zniszczeniu itd., itd. A prawda jest taka, że Rosjanie najprawdopodobniej poczynili spore spustoszenia w Bolesławcu już po jego zajęciu. Jeśli chodzi o Lwówek Śląski, tutaj kwestię zajęcia Lwówka przez Rosjan tutaj wyjaśniliśmy w książce W kręgu skarbów i tajemnic Dolnego Śląska. W tej chwili jesteśmy na etapie końcowym opracowywania tekstu w ogóle poświęconego wydarzeniom wojennym w Bolesławcu, w Lwówku Śląskim, Jeleniej Górze. Ostatnie miesiące wojny, 45 rok. Książka prawdopodobnie ukaże się na początku stycznia 2009 roku. I tutaj pracując nad tą książką korzystaliśmy, tak jak kolega powiedział, z wielu źródeł, także niemieckich. Niezwykle cenne informacje dostarczyły nam właściwie wspominki mieszkańców powiatu lubeckiego, w tym ostatniego burmistrza Mellera, którzy te wspomnienia zawierają wiele bardzo ciekawych informacji. Ustaliliśmy też dokładną datę zajęcia Lwówka przez Rosjan, ponieważ w historiografii nie jest to wydarzenie jednoznaczne. Według nas, i to potwierdzają źródła niemieckie, a także radzieckie, Lwówek został zajęty właściwie z 15 na 16 lutego 1945 roku. Nie ma żadnej mowy o tym, że Rosjanie zajęli Lwówek, później Niemcy odbili nasze miasto i później jeszcze raz w czasie operacji praskiej Rosjanie do niego wkroczyli. Próby dotarcia do prawdy o przyczynach ogromnych zniszczeń z 1945 roku we Lwówku napotykały przez lata na ogromne trudności. Profesjonalizm, zapał i dociekliwość miejscowych pasjonatów dziejów miasta, zawodowych historyków pozwala wierzyć, że wreszcie uzyskano odpowiedź na pytanie, kiedy i w jaki sposób Lwówek został zajęty przez Rosjan. Nie zmieni to już oczywiście przeszłości. Umożliwi jednak obalenie pewnych mitów utrwalanych przez dziesiątki lat w świadomości nowych pokoleń żyjących na tej ziemi.